kontynuujemy temat pieniędzy. Witam Cię w podcaście Sumarowska rozwija biznesy. Ja nazywam się Ania Sumarowska i od 2017 roku pomagam małym przedsiębiorcom budować skuteczne plany rozwoju ich firm. Jak już wiesz z poprzednich dwóch podcastów, z odcinka 13 i 14, w którym z Sandrą Martynów rozmawiałam o podejściu do pieniędzy, o pracy nad budżetem oraz na tym, jakie najczęściej popełniamy błędy w zarządzaniu finansami, temat finansów w ogóle jest istotny zarówno w naszym życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj temat pieniędzy przeanalizujemy od innej strony, a moim gościem tego odcinka jest Anna Kacprzyk. Aniu, proszę, powiedz kilka słów na twój temat. Czym się zajmujesz? Witam wszystkich serdecznie. Czym ja się zajmuję? Tak ogólnie bardzo mówiąc, to pomagam liderom, dyrektorom, przedsiębiorcom odnaleźć drogę do tego, jak zacząć tworzyć swój dobrobyt i zarabiać bez presji. Realizować siebie bez tej wewnętrznej przede wszystkim walki. I realizuję to prowadząc takie indywidualne procesy, indywidualne programy. Ja pracuję i z kobietami, i z mężczyznami, dlatego mimo, że te programy są bardzo zbliżone do siebie, w środku to sama nazwa jest troszeczkę inna i jeśli chodzi o kobiety, to jest to sztuka zarabiania z lekkością, czyli właśnie jak w kilku prostych krokach zacząć realizować siebie bez walki. Natomiast jeśli mówimy tutaj o mężczyznach, to jest to sztuka zarabiania bez presji, czyli jak w kilku prostych krokach zacząć budować swój dobrobyt mniej wysiłkowo. Te programy są dosyć takie intensywne, zawsze indywidualne, pracuję jeden na jeden z osobą, no i tak sobie właśnie działam. Ojej. W temacie pieniądza. Właśnie, bo wiesz, Aneczko, my tak jak z Sandrą rozmawiałyśmy o kasie, to głównie te nasze problemy finansowe upatrywałyśmy pod kątem złej organizacji, złego liczenia pieniędzy, doprowadzenia do tego, że pieniądze przeciekają nam przez palce. Tymczasem to, o czym chcemy porozmawiać dzisiaj, to taka bardziej praca nad sobą. Czy możesz coś więcej powiedzieć, jak to wygląda, co może nas jeszcze doprowadzić do, nazwijmy to prosto, kłopotów finansowych? Wiesz co, zacznę może w ten sposób, że na pewno znasz ty wielu takich liderów, dyrektorów, przedsiębiorców, którzy albo zaczynają biznesy i tutaj zaczynają się takie tematy, że coś nie idzie, jakiś schemat nam się ciągle powtarza, że osoby się kręcą w kółko, że jest ogromne tam tarcie i wewnętrzna presja, kurczę, czemu to nie wychodzi, że chcą dużo, a coś po prostu nie idzie po ich myśli. Tam jest dużo spalania się po prostu takiego wewnętrznego. Często osoby chcą wejść na jakiś kolejny, wyższy poziom zarabiania i, jak to się mówi tak kolokwialnie, kurczę, nie idzie. Po prostu ciągle jest coś się takiego wydarza, że nie pozwala nas przepuścić wyżej. Mhm. Jest też taka grupa osób, które już na przykład bardzo dobrze zarabiają, osiągnęli naprawdę bardzo, bardzo duże sukcesy, zarabiają dobre pieniądze, natomiast jest to okupione bardzo dużym stresem. Tam jest finalnie, po drodze jest się dużo dzieje, natomiast finał jest taki, że ten pieniądz przestał już ich cieszyć. I to też są moi klienci i to też jakby bierzemy pod lupę. Tam się w środku dużo wydarza tych symptomów, dlaczego ten pieniądz nie płynie tak, jak powinien płynąć, albo jakbyśmy sobie oczekiwali. Jest, wiesz, jest całe morze. To jest, tutaj otwieramy puszkę Pandory po prostu w tym momencie. Także nie wiem, Aniu, jak to poprowadzić, żeby właśnie słuchacze mieli tak, wiesz, to w miarę uporządkowanie. Może po prostu nam to wypłynie z rozmowy. To ja myślę, że możemy, wiesz co, zacząć od tych osób, które właśnie zaczynają swoją działalność, bo to jest taki moment, kiedy faktycznie dużo chcemy, kiedy mamy wobec siebie też bardzo duże oczekiwania. Kiedy wiemy, że powinniśmy zainwestować kasę, no bo jak gdyby bez inwestycji nic się nie zadzieje, a tymczasem coś nie pozwala nam właśnie odważyć się, zainwestować tych pieniędzy, pozwolić temu biznesowi płynąć. I moje pytanie, co jest najczęstszą przyczyną? Oczywiście to wiadomo, że trochę uogólnimy, bo każdy będzie miał inne swoje, w cudzysłowie, problemy, ale co jest taką najczęstszą przyczyną? Wiesz co, tak, zacznę od uwypukle może po prostu lęk.
Dlatego, że lęk nas bardzo skutecznie blokuje i takie osoby mają w sobie lęk przed zmianą, przed decyzją. Tam jest temat braku zaufania do siebie. Tam jest lęk przed konkurencją. Tutaj jest często też lęk przed sukcesem. On jest bardzo ukryty, że tak powiem. Natomiast na głębszych poziomach w czasie pracy to wychodzi. My się obawiamy tak de facto, że nas ludzie będą oceniać, że nas ludzie będą, że będą nam zazdrościć na przykład. To są tego typu tematy do zrobienia i to jest taki dla mnie pierwszy duży blok, który ogranicza po prostu tych ludzi. Potem jest ogrom opinii na swój temat, jak my siebie widzimy. Tu jest też i temat wiary w siebie, swoje możliwości. Czy jak my siebie widzimy w ogóle w tym biznesie, czy my sobie umniejszamy, czy my sobie jeszcze dokupujemy, jak nam, wiesz, noga się podwinie. To wszystko ma wpływ tak naprawdę. Tutaj grają rolę emocje i te emocje, jak my je sobie porządkujemy w sobie, przepracowujemy, to nam się zaczyna robić, wiesz, przestrzeń na coś zupełnie innego, na działanie, bo my w tym momencie się uwalniamy od tego. Tam jest growiarz opinii na nasz temat do odczepienia po prostu z naszego jakby pola. Są takie historie, które nawet nie są związane z pieniędzmi de facto, natomiast one jakby grają taką, są bardzo w nas żywe, może tak bym to powiedziała. I te historie, one też trzymają nas w miejscu i nie pozwalają jakby finalnie w tym swoim biznesie wskoczyć na inny level albo w ogóle zacząć. Dużo mamy tematów w ogóle do zrobienia, wtedy wychodzi z relacją z pieniądzem. I pod tą relacją z pieniądzem się kryje ogrom. Natomiast ja może tak pokrótce powiem, bo tam jest ważne, czy my te pieniądze lubimy, czy my ich się boimy, czy my się nie wstydzimy o nich rozmawiać. Tu są tematy też, jak my się wyceniamy na przykład, czy jesteśmy odważni w dawaniu takich cen, na jakie zasługujemy. Temat tego, czy w ogóle zasługujemy na to, żeby wyceniać swoje produkty właściwie, tak? Czy sobie nie umniejszamy chociażby w ten sposób. Także to wszystko jest do jakby jest możliwe do zrobienia i wtedy to po prostu ten pieniądz zaczyna zupełnie inaczej płynąć, ten biznes zaczyna kwitnąć. Duże znaczenie ma przekonania. Przekonanie na temat zarabiania pieniędzy, przekonanie na temat siebie, bo jeżeli wchodzimy w nowy biznes i mamy z tyłu głowy świadome bądź nieświadome przekonanie, że na pieniądze to trzeba ciężko pracować, że zarabianie jest trudne, że trzeba mieć nie wiadomo jakie umiejętności, żeby ta kasa płynęła, to wszystko, no domyślasz się, że po prostu nie wpływa na nas dobrze i powoduje nam taką tak zwaną krecią robotę i my stoimy po prostu w miejscu. A jak stoimy w miejscu, no to się rodzi poczucie frustracji, poczucie takiego utknięcia, spada nam motywacja, no i to się wszystko tak błędne koło nam się powiększa, że tak powiem. Ale wiesz co, bo to jest, bo tak naprawdę ten problem jest ogromnie złożony, nie? Od samego takiego, wiesz, poczucia, które bardzo często też moi klienci słyszą od swoich rodzin, gdzie się pchasz na własną działalność, zostań na etacie, tam jest bezpiecznie, nie? Przy czym, no ja kiedyś... Rodzina tam nie pomaga w tych klimatach, absolutnie. Tak, ale wiesz, to wynika też jak gdyby z obaw, pewnie też z ich przekonań, ale też nie znają tego świata biznesowego, nie? Ja pamiętam, że zawsze gdzieś tam słyszałam, zostań na etacie, bo jest bezpiecznie. No i ja tak na tym etacie tkwiłam i byłam zadeklarowanym etatowcem. No bo urlop, bo benefity, bo stała pensja i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówili, że jest bezpiecznie. Tymczasem ktoś kiedyś na górze w korporacji podjął decyzję o tym, że po prostu zamyka oddział, w którym pracowałam. I nagle nie było bezpiecznie. Wiesz, i nagle stanęłam pod taką ścianą, gdzie wydawało mi się, że poza korporacją nic nie ma i jak ja sobie poradzę i jeszcze te wszystkie przekonania, szukaj kolejnej roboty na etacie, bo co ty zrobisz we własnej działalności? A wiesz, tak a propos przekonań, ja już o własnej działalności myślałam no dobre kilka lat temu, zanim rozstałam się z etatem i tak sobie teraz myślę, że to wiesz, że to też gdzieś tam działo się już wewnątrz bardzo mocno, bo jak poszłam na pierwszą rozmowę o pracę, to byłam tak
potwornie zestresowana i gadałam takie bzdury i takie pierdoły, że oczywiście tej pracy nie dostałam, nie? I oczywiście miałam do siebie mega duże pretensje, że się nie opanowałam, że nie odpowiadałam sensownie na pytania i tak dalej, ale później właśnie zobaczyłam, że gdzieś tą moją drogą była własna działalność, ale znowu wtedy na początku miałam też wszystko o tym, to o czym mówiłaś wcześniej, czyli tak. Poczucie, że dopiero zaczynam, więc nie powinnam się cenić, odpowiednio, tak jak te osoby, które są na rynku. Ciągle za mało wiemy, tak. Nie jesteśmy gotowi. Tak, klątwa wiedzy i klątwa niewiedzy, nie? Jest taki proces, on się nazywa, kurczę, nie pamiętam, musiałabym sprawdzić, ale właśnie pokazuje bardzo fajnie taką krzywą, kiedy najpierw wydaje nam się, że wszystko wiemy, później jak już wiemy wystarczająco dużo, to wydaje nam się, że nic nie wiemy i że ciągle musimy się kształcić. I to właśnie taki, wiesz, taki brak, wiem, brak procesu przygotowawczego do tego, żeby podejmować świadome decyzje biznesowe. Teraz właśnie to wymyśliłam. I powiedz mi, Aneczko, proszę, od czego byś zaczęła u takiej osoby, która myśli o tym, żeby pójść na swoje, żeby już od samego początku się nie spaliła? Mhm. Wiesz co, ja myślę, że pozbycie się lęku, te, które wymieniłam, to jest kluczowe. Chociaż trochę, żeby przejrzeć swoje przekonania, naprawdę, o tym, o zarabianiu i o sobie. I myślę, że największe clue jest w tym poczuciu własnej wartości, bo tam się wiele aspektów pod tym kryje i właśnie zadbanie o to poczucie własnej wartości, tylko właśnie chodzi mi, żeby to było czucie, bo my w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze nie mamy tego biznesu, czyli nie mamy tych swoich sukcesów w cudzysłowie, czyli wydaje nam się, że nie mamy tej swojej wartości. A tutaj jest zupełnie odwrotnie, bo kiedy ty będziesz mieć zdrowe poczucie własnej wartości, czyli takie poczucie, że z tobą jest wszystko okej, że ty możesz działać z tym, co masz, że akceptujesz swoje niedociągnięcia jakieś, ale wiesz, że możesz nad nimi pracować, możesz je delegować, możesz coś z nimi zrobić. Dróg jest wiele. Mhm. Tylko jak ty masz to zdrowe i to się nie opiera właśnie na tematach materialnych, tylko masz to poczucie, że naprawdę czujesz swoją wartość, że ty taka, jaka jesteś, możesz po prostu zacząć działać. I jak się ma to poczucie, jak ono rzeczywiście płynie z czucia, a nie z głowy, to wtedy się to wszystko zaczyna inaczej układać. Bo ty wtedy nagle masz i odwagę większą, ty masz wtedy, jesteś i bardziej kreatywna, jesteś taka bardziej, zaczynasz w ogóle w innych miejscach widzieć swój potencjał, czyli to zbudowanie i odczucie swojego poczucia własnej wartości, ale takie, wiesz, takie strzewi, żeby to płynęło, robi bardzo dużą robotę. Bo wtedy jest po prostu łatwiej, jest lżej, my sobie wtedy nie dokupujemy, nie szukamy dziury w całym, tylko po prostu pozwalamy, okej, teraz nie wyszło, to teraz może to, jak nie to, to próbuję, tak? Mhm. Mnie te próby nie spalają, tylko mnie budują wtedy. Mhm. Ja wtedy podchodzę, zmieniam nastawienie jakby też swoje. Tylko wiesz. Bo ja wtedy, wiesz, nie podchodzę do potencjalnych porażek, że ja się załamuję, tylko to jest wiedza. Ja zaczynam to traktować jako wiedzę, okej. Ja już teraz wiem, że to i to, to nie, próbuję w tą stronę. Czyli to jest taka, wiesz, to jest bardzo silne uczucie w nas, które nas prowadzi i które pozwala nam naprawdę czasami góry przenosić. Tylko, że wiesz, z drugiej strony jest zawsze ta druga strona, nie? Z drugiej strony jest druga strona. Ale to jest, wiesz, to jest dalej to nasze otoczenie, które po pierwszej porażce, wiesz, mimo że my na przykład w głowie możemy mieć, dobra, okej, pierwszy raz jak gdyby dałam ciała, spoko, ale wyciągam wnioski i idę dalej. Po czym, wiesz, rodzina i najbliżsi mówią, o, widzisz, tu już ci się nie powiodło, to może jednak posłuchaj rady starszych i mądrzejszych i może jednak wróć na etat, nie? To jest ta jedna strona, a druga strona, ta konkurencja, która ci mówi, wiesz, albo pokazuje nawet, co ty wyprawiasz w ogóle, nie? Nie idź swoim nurtem, idź tak jak, wiesz, myśl jak pszczoła, nie? Kiedyś taka super bajka była, nie? Myśl jak wszyscy i właśnie tu mi się wydaje, wiesz, sobie też nawet jak współpracuję
przedsiębiorcami, to oni boją się zrobić tego takiego kroku trochę w inną stronę, nie? Trochę wejść w ten błękitny ocean, gdzie jeszcze nie ma konkurencji, gdzie można na przykład zawojować dodatkową działkę rynku, ale oni się właśnie tego boją. Wolą działać jak wszyscy, wpisywać się w jakieś szablony, nie? Ale wiesz, to jest, zobacz, w tym momencie uzależniasz się od opinii innych. Mhm. Od tego się można uwolnić. Mhm. Naprawdę. I to jest, wiesz, to jest wyniesione właśnie z domu, pielęgnowane przez lata, że my jesteśmy nauczeni tego, że opinia innych jest ważna, nas dotyka, boli często, a tak nie musi być. Czy wiesz, jeżeli też jesteś silnie osadzona w sobie, to i wiesz, i ty wiesz, co ty chcesz ze sobą zrobić, i ty to czujesz, to... Wiesz, teraz już tak głośno się o tym mówi. Tyle osób pokazuje swoim przykładem, że warto, że można, że nie trzeba iść z prądem jakby, tak? Że, wiesz, ci ludzie wykonują ogromną pracę ze sobą i w środku. I to się potem, wiesz, jest widoczne w rzeczywistości po prostu. To się nic, niczego nie... To jest, wiesz, każda sytuacja ma swoją przyczynę. Wszystko ma swoją przyczynę. Jeżeli dotykamy tej przyczyny, to już wiemy wszystko po prostu. Wiesz co, tak jeszcze wcześniej właśnie a propos tych przyczyn różnych niepowodzeń, też wspomniałaś o tym, że mamy ten lęk taki przed sukcesem, nie? Tak. I to bym chciała jeszcze z tobą troszeczkę rozgminić, bo przyznam się szczerze, że ja na początku miałam dokładnie to samo, nie? A co jeśli mi wyjdzie? Był kiedyś taki rysunek, jak siedział mały ptaszek na gałęzi i mówił, a co jeśli spadnę do swojego rodzica, nie? A rodzic do niego, a co jeśli polecisz? I ja zawsze w momencie, kiedy mam takie chwile zawahania, sobie uświadamiam, a co jeśli polecisz właśnie, nie? Ale wiesz, w momencie, kiedy osiągasz sukces w dzisiejszym świecie, to jesteś narażona na, jak to mówi moja przyjaciółka, na wiadro pomyj. Jesteś narażona na zarzuty, że na pewno musiałaś zrobić coś niegodnego, że ci się... O, kolejne stwierdzenie, które uwielbiam, że ci się udało. I wiesz, i to jest taka trudna walka chyba, nie? Wszystkich osób, które chcą coś osiągnąć. Znaczy wiesz co, ja to sprowadzam wszystko do tego, co mamy ułożone w swojej głowie. I co mamy w przekonaniach i w emocjach. Ja pracując z osobami dochodzę do źródłowych sytuacji, dlaczego ty tak reagujesz, a nie inaczej. Skąd to się wzięło? I jeżeli ty to sytuację neutralizujesz i ona przestaje cię boleć, jeżeli ty się rozprawiasz z przekonaniem, to ono przestaje funkcjonować w twoim życiu. To jest po prostu to jak powiedziałam wcześniej, wszystko ma swoją przyczynę. Ty się nauczyłaś pewnych zachowań. Ty się nauczyłaś pewnego toku rozumowania. I ja zawsze mówię tak, zapytaj siebie, czy to, w co wierzysz, ci służy? Czy to jest twoje? Czy to tobie pomaga w życiu? I zobacz, jak to działa. Jaki to ma zakres, wiesz, rażenia, że tak powiem, często. Właśnie się przeraziłam. Czyli tak, naprawdę. I wiesz co, i to tak, tutaj teraz tak nawiążę do czegoś takiego, bo naprawdę my mamy wszystkie odpowiedzi w sobie, tylko tam trzeba zajrzeć. Ale wiesz, to jest bolesny proces. Wszystko... Słucham? To jest taki bolesny proces, to jest trudne, takie, wiesz, wygrzebywanie. Wiesz co, to nie jest trudne, dlatego że ja uważam, I tak też to, wiesz, jak pracuję z osobami, z klientami, to wychodzi. Ty dotykasz pewnych emocji, pewnych wydarzeń i ty pracujesz z nimi przez minutę, dwie, może pięć, jest po temacie. No to jeżeli masz tutaj namacalne, nieprzyjemne uczucie albo powrót do czegoś nieprzyjemnego na kilka minut, to chyba to jest fajniejsze niż ciągnięcie tego przez całe swoje życie. No raczej. No właśnie. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę... ja nie znam lepszej metody, dlatego ja tak pomagam. Natomiast naprawdę, jeżeli coś ci nie wychodzi, to zapytaj siebie, w co ty wierzysz? Jakie ty masz myśli na swój temat, na temat pieniądza? Tylko stań w prawdzie. No bo jeżeli się będziesz dalej oszukiwać,
to takie pytania nie mają sensu, tak? Będziesz po prostu po powierzchni biegać i to nic nie zmieni. Natomiast ja tutaj mówię i rozmawiam o takich osobach, które rzeczywiście chcą wiedzieć tą prawdę, bo oni są zdecydowani na pewne ruchy, tak? Albo planują te ruchy. A to nie jest w tym momencie odpowiedzi na takie pytania, w co ja wierzę, na mój temat, na temat świata, na temat zarabiania, co mi nie służy, to masz odpowiedzi. A wiesz, tak naprawdę, jeżeli sobie zaczniesz te pytania zadawać, to ty zobaczysz, że odpowiedzi na te pytania są w twojej rzeczywistości, bo one są widoczne w twoich zachowaniach, w twoich reakcjach, w twoich emocjach, kim ty się otaczasz, co ci wychodzi, a co ci nie wychodzi w życiu, jak działasz. Tam są odpowiedzi. Odpowiedzi są w tobie, w tym, co tam się dzieje w twoim życiu. I wiesz, i tutaj ja powiem trochę od swojej strony. To, co mamy namacalnie w życiu, w swoim otoczeniu, jest odbiciem tego, co masz w środku. Jeżeli ty tam masz poukładane, jeżeli, wiesz, ty jesteś, ja to tak mówię, odgruzowana, nie? To człowiek może naprawdę góry przenosić. A jeżeli tam jest dużo lęku, dużo jakichś, wiesz, takich mocno ograniczających przekonań, dużo takiego, nie wiem, umniejszania sobie i tak dalej, wiele schematów jest nie naszych. My powtarzamy schematy naszych rodziców. Jak często, wiesz, to teraz trochę odbijemy od pieniędzy, ale to jest tak samo, jak, wiesz, to jakie my mamy pieniądze, często jest powieleniem tego, co było w domu mówione o pieniądzach. Przekonania, które mamy, są nie nasze. To są przekonania naszych rodziców. O tym się tak mówiło w domu. To, wiesz, jaką mieliśmy jakby sytuację jako dzieci, często ma ogromny wpływ na to, jakby potem zarządzamy pieniędzmi. To fakt. Bo albo ktoś będzie robił dokładnie to samo, albo wręcz przeciwnie, on zareagował tak, że będzie zupełnie łamał te schematy, bo on wie, że tak nie chce robić. To jest, to różnie w człowieku pracuje i zależy od osoby, tak? Natomiast to, jakie mieliśmy dzieciństwo, ma absolutnie duże znaczenie w tym, jak ci się potem dalej dzieje w życiu. I osoby, które jakby, wiesz, porządkują sobie różne rzeczy, to potem im się po prostu to dorosłe życie zmienia. Ja to, wiesz, to tak mówię brutalnie, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i mamy odpowiedzialność za swoje życie. I przestajmy być też ofiarami naszego dzieciństwa. Dlatego, że wiele osób, naprawdę, to można na rękach chyba jednej ręki policzyć, wiesz, procent osób, które miały takie szczęśliwe, piękne, cudowne dzieciństwo. W każdym domu coś tam się działo. I ja też mówię po moim doświadczeniu, naprawdę, my nie musimy pochodzić z domów, naprawdę DDA i tak dalej, gdzie były naprawdę okropne rzeczy. Czasami wydaje się tak zwany normalny dom. I tak, pewne słowa, pewne zachowania rodziców, to wszystko ma na nas wpływ. Natomiast wracam teraz. My nie jesteśmy już dziećmi. My możemy sobie z tym zrobić porządek i nie powinniśmy nawet być ofiarami tego dzieciństwa. Po prostu to jest, wiesz, to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Ty już nie jesteś dzieckiem. To już nie jest czas obwiniania rodziców, że wszyscy są niedobrzy i tak dalej. Nie, po prostu, wiesz, jesteś świadomą osobą, widzisz, że tak albo inaczej ci się układa w życiu, tak albo inaczej płynie pieniądz i kurczę, albo coś z tym chce zrobić, albo nie. To jest, wiesz, to są decyzje po prostu, nie? Tylko wiesz, tak się cały czas zastanawiam, bo to, co mówisz, jest po prostu tak logiczne, że aż boli, nie? Właśnie to chodzi, że to boli. To tak logiczne. Tutaj nie ma żadnej fantastyki. Otóż to. I wiesz, i tak się zastanawiam jeszcze, bo jak faktycznie zaczynamy sobie zadawać jakieś tam pytania i chcemy coś u siebie pozmieniać, to, takie jest moje zdanie, jeśli się mylę, to mnie proszę wyprowadź z błędu, że powinniśmy to zrobić z osobą, która jest od nas jak gdyby totalnie emocjonalnie odcięta, bo wiesz, bo my sobie będziemy to tłumaczyć i racjonalizować, że każde nasze wytłumaczenie czegoś, co się dzieje, jest okej, ale wydaje mi się, że to jest takie patrzenie przez pryzmat właśnie tych wszystkich naszych przekonań i tych wszystkich klisz, które nałożyli na nas rodzice, więc nie wiem, jeśli znasz jakąś taką osobę, która sobie sama z tym poradziła i potrafiła poukładać
układać ten proces, to powiedz, ale tak mi się wydaje. Wiesz co, ja powiem ci tak. To jest, ja mogę powiedzieć teraz na swoim przykładzie. Mhm. Ja niektóre rzeczy były tak namacalne, że ja po prostu widziałam, że to tak pracuje, trzeba to zmienić. Natomiast i tak grube tematy musiałam prosić kogoś o pomoc, bo ja sobie tego nie jestem sama w stanie zrobić. Natomiast mi pokazało nawet niedawno takie spotkanie z moją przyjaciółką bardzo dużo i tak podczas naszej rozmowy mówi ona do mnie tak: Ania, czy ty słyszysz, co ty mówisz w tym momencie, nie? I ja tak stop klatkę zrobiłam. No i cofnięcie, co ja powiedziałam takiego? I to jest, wiesz, to jest taki przykład, że osoba z boku widzi i słyszy więcej. My jesteśmy w tych swoich myślach, w swoim jakby toku rozumowania i my nie potrafimy tego, wiesz, być obiektywni. Ja na przykład w wielu tematach nie jestem sobie w stanie sama ich zauważyć. Bo to dopiero, wiesz, rozmowa z drugą osobą, która jest w temacie i się na tym zna, w cudzysłowie, ona ci bardzo szybko to wyłapie. Ja, wiesz, ja na przykład mam coś takiego, trochę takie zboczenie zawodowe, że jak rozmawiam z osobą, obojętnie czy jest mi ona znana, czy nieznana, to wiesz, no to słucham uważnie, tak? I ja od razu jestem w stanie wyłowić, co tam się w ogóle wyprawia. Ale u siebie już tego nie umiem tak do końca zrobić. Już nie jestem taka, wiesz, nie umiem tego tak szybko wyłowić z tego morza myśli i tych rzeczy. Także osoba z boku zawsze widzi więcej. Po prostu, wiesz, to jest coś takiego, że jest dystans, jest inne spojrzenie i my w tym momencie jesteśmy, łatwiej nam się wyrwać, aha, no rzeczywiście, zobaczyć coś w ogóle, nie? Że my jesteśmy w jakiś powielamy schemat i my tego schematu nie widzimy na przykład. Wiesz, no osoba nieraz wystarczy kilka minut rozmowy, żeby coś takiego wyszło, uwierz mi. Ten schemat wydaje nam się bardzo racjonalny, bo on jest nasz, bezpieczny, przepracowany, nie? I faktycznie wiesz co, tutaj to, ja mam takie, wiesz co, ja mam taką intencję i też tak mi się chyba dzieje dlatego, że do mnie trafiają osoby, które chcą zmiany. Już mają dosyć tego bezpieczeństwa. I zobaczyły, że to bezpieczeństwo im nie pomaga w życiu do końca. I wiesz, trzeba... Ja też wychodzę z takiego, wiesz, założenia, że ja nie mogę chcieć większego szczęścia twojego niż ty sama. To racja. To znaczy, że ja zrobię dla ciebie tylko tyle, ile ty mi pozwolisz. I ja mam taką intencję, że po prostu chcę pracować z osobami takimi, którzy są gotowi na proces. Bo ja, wiesz, ja jestem osobą, która chce mieć efekty. Ja tych efektów nie zrobię sama. Ja muszę mieć osobę, która jest gotowa na to, żeby po prostu no, zrobić tą pracę, tak? Ja tego nie zrobię za nią. Po prostu nie zrobię nawet pół centymetra więcej, niż ona by chciała. Wiesz, no osoba, która nie jest gotowa, nawet jeżeli przyjdzie, bo ktoś ją tam skierował do ciebie, to ona po takim nieudanym procesie wpadnie w jeszcze większy dołek, nie? Bo to będzie kolejny raz mi ktoś udowodnił, że jestem beznadziejna, nie? To nie chodzi o to, dlatego że wiesz co? To bardziej chodzi o to, że jeżeli osoba, jesteś w swoim świecie, ty nie masz dostępu do pewnych zasobów swoich, poprzez, dlatego że są emocje, że są schematy, że są przekonania. I ty nie masz dostępu do całego swojego potencjału. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby osoba, która przyszła na sesję, miała coś takiego, jak ty powiedziałaś. Ona po sesji przegląda na oczy i mówi: Boże, to tak to się działo we mnie. Wiesz, obojętnie jaka ta sesja by nie była i z jakim by się tematem nie pracowało, to finalnie jest taka ulga i jest takie... Wiesz, jest zupełnie inne spojrzenie, jest zupełnie inna perspektywa siebie. Wiesz, w takim procesie bardzo szybko się łączy różne kropki ze swojego życia i zaczynasz widzieć więcej. I ja raczej się spotykam z takim zachowaniem, że osoba, ją to zaczyna jarać, że oj, ha, to jest to i to, to ja chcę więcej, to ja chcę tego odkryć więcej i ja chcę po prostu, wiesz, jak poczujesz chociaż trochę wolności w tym, lekkości więcej, poczujesz więcej luzu w ciele, w głowie, przestrzeni, to ty chcesz więcej. Ja to jest niesamowite. To nie ma czegoś takiego, że wiesz, ojejku, to ja się będę musiała jeszcze w tym i w tym gdzieś tam, wiesz, grzebać i coś tam. Nie, osoba wtedy jest jakby, zmienia jej się to na tyle, że ona mówi, ja chcę. Po prostu pomóż mi to zrobić, nie? Mhm.
I wiesz co, tak jak gdyby kontynuując ten wątek dalej pieniędzy, to w momencie, kiedy, jak to ładnie nazywasz, osoba jest już w tym procesie poznawania siebie, to jak ona sobie później daje radę z sukcesem, nie? No bo jeżeli pracujemy nad tematem kasy, no to mniemam, że cały ten proces prowadzi do tego, że ona w końcu jak gdyby zarabia tak jak chce, czy porządkuje swoje życie finansowe tak jak chce, bo wiesz, tak jak gdyby chcę ją trochę porównać do tych osób, o których mówiłaś na początku, że mają dużo kasy i sobie z nią nie radzą, nie? To jak to wygląda w przypadku tych osób właśnie, które już są jak gdyby w procesie albo po procesie i jak one sobie później dają radę z sukcesem, z pieniędzmi? Wiesz co, tak, po pierwsze ten sukces inaczej smakuje, bo to wiesz, to jest coś takiego, że ta osoba dorasta do wielu rzeczy, ona dojrzewa jakby, ona to w sobie na tyle ładnie układa, że wiesz co, ja to jak obserwuję, to de facto pieniądze stają się produktem ubocznym tego wszystkiego. Bo wiesz, jak my tam porobimy w sobie porządki, to tak, po pierwsze masz inne emocje. Jak masz inne emocje w sobie, to ty inaczej podchodzisz do świata. Tobie się w rodzinie inaczej układa. Z partnerem ci się inaczej układa, bo ty już przestajesz na niego warczeć na przykład, nie? Tylko tam już jest, tam jest coś innego. Ludzie jakby mają na tyle, wiesz, układają się w końcu prywatnie, że tak jak mówię, ten sukces i ten pieniądze są trochę efektem ubocznym. Natomiast oni są jakby na to gotowi. W sensie takim, że wiesz, że to tak przychodzi krok po kroku, nie? Wiesz, przychodzi gotowość na różne rzeczy. Natomiast te osoby, które, ja o nich wspominałam wcześniej, które, u których pieniądz przestał cieszyć, no nie? Oni mają pieniądze, tylko tam się pojawiają inne problemy i są i nałogi, i różne rzeczy inne wchodzą w grę, to tamte osoby największy też problem, jakby źródło mają znowu w udowadnianiu swojej wartości. Czyli oni byli na tyle jakby w sobie, że byli gotowi, wiesz, iść po więcej, wysiłkowo. Były kolejne awanse, stanowiska, jakiś kolejny biznes, no nie, kolejne inwestycje. I w pewnym momencie oni się budzą, że to nie to. Że to nie smakuje po prostu, tak? I wtedy jest praca do wykonania, co zrobić, żeby ten pieniądz cieszył. Żeby, wiesz, żeby to komfortowe życie, na które oni sobie mogą pozwolić i którym mogą żyć, żeby ono smakowało. Żeby... I tam też jest podobna praca tak naprawdę. Tam też jest praca z emocjami, z przekonaniami, trochę w inną stronę. Praca z lękami różnymi. Także de facto pracujemy podobnie. Natomiast efekt jaki ma być? Ten pieniądz ma płynąć i ma smakować dobrze. To znaczy, że wiesz, to nie, żeby on był bez takiego wewnętrznego naszego tarcia, bez tej wewnętrznej walki, tej naszej wewnętrznej szamotaniny, nie? Żeby tego nie było. Bo to, że wiesz, będą jakieś trudności zewnętrzne się pojawiać, to jest życie. Tylko, że wtedy te trudności zewnętrzne, jak się nawet pojawiają, to my inaczej do tego podchodzimy. My wiesz, my już nie jesteśmy tacy już wtedy rozemocjonowani. My nie jesteśmy, my tego nie wyolbrzymiamy. My jesteśmy wtedy takimi trochę, wiesz, twardy realista, po prostu jest problem, to trzeba go rozwiązać, nie? Jest kolejne. My jesteśmy świadomi, że takie rzeczy się będą działy. Tylko, że te trudności nas nie spalają. O to chodzi. Ty masz inne emocje w sobie, jak coś takiego się pojawia. Bo to, że się to będzie pojawiać, to jest normalne. No bo wiesz, nie jesteśmy... Nie działamy jakby sami, tak? Tylko jesteśmy w tym momencie zależni od innych osób. Są klienci, jest rynek, coś tam innego. Tylko pytanie jest w tym momencie, jak ty do tego podchodzisz? Jak ty na to reagujesz? Co się z tobą dzieje w środku? Co się dzieje z twoją głową? I wiesz, zachowanie jakby spokoju wewnętrznego, mimo tego pędu, który jest wokół, tak? Mimo tego chaosu. To o to chodzi, żeby mimo tego, że bywa trudno na przykład potem, to żeby umieć znaleźć spokój w sobie i nie panikować, i nie, wiesz, i nie robić nerwowych ruchów, nie poddawać się, to wiesz, to się zmienia nam. I to wszystko wypływa z naszych emocji i z naszych właśnie, wiesz,
różnych tych schematów, różnych przekonań. To ma absolutnie wpływ i to jest jakby konsekwencją tego. Jak tam zrobisz porządek, to po prostu to się zaczynasz dzieje. Odbierać inaczej świat. Bo wiesz co, tak sobie jeszcze teraz myślę, właśnie jak opowiadałaś o jednej i drugiej sylwetce, to zobaczyłam sobie taką osobę, która jest połączeniem obydwu. Czyli najpierw jedną osobę, która, znaczy tę samą sylwetkę, tak? Która chce zarabiać pieniądze, ale się boi na przykład zrobić coś swojego, więc idzie do pracy, gdzie będzie zarabiała bardzo dużo. Tutaj może się już wyzbyć niektórych przekonań, no bo jak gdyby dostaje zadania do wykonania, ona je robi, jest tam na górze ktoś, kto płaci i spoko. No i ta kasa się zgadza coraz bardziej, wiesz, tam na tym koncie zera się pomnażają. Ale właśnie dochodzi w pewnym momencie do tego punktu, kiedy na przykład pieniądze już jej nie cieszą, bo w tak zwanym międzyczasie, w całym tym procesie zarabiania, zatraciła też to takie człowiecze jestestwo, takie, wiesz, relacje z przyjaciółmi, relacje z rodziną, budowanie rodziny. Nie wiem, bardzo teraz się dużo mówi na przykład o singlach, którzy wybierają takie życie, jakie wybierają, to jak gdyby jestem w stanie rozumieć, ale też znam takie przypadki, kiedy są to osoby, które po prostu wybierają takie życie, bo bliscy przeszkadzają im w zdobywaniu kasy, nie? A później nagle się budzą w wieku 40 lat i nie mają obok siebie nikogo. Wiesz co, to, że tak oni wybierają, to trochę też jest, wiesz co, to wynika z czegoś, może ja tak powiem. I oni w pewnym momencie wybierają dla siebie mniejsze zło, po prostu. Dla siebie mniejsze zło, nie? Tak, dla siebie. Dla siebie. Ale to wiesz, i to jest okej, bo każdy ma dbać o siebie, tak? I tylko, że wiesz, te osoby też się w pewnym momencie budzą. I potem właśnie próbują to zmienić w taki czy w inny sposób, tak? Dlatego, że jeszcze wiesz co, tak jak zaczęłaś nawet ty mówić o tych, wiesz, że ktoś ląduje w takiej firmie, zaczyna dobrze zarabiać, wszystko się zaczyna zgadzać i tak dalej, i tak dalej. Ja sama byłam taką osobą, gdzie wiesz, gdzie miałam co i róż wyższe stanowisko, wyższe pieniądze, było tego więcej, rosła odpowiedzialność, rosły pieniądze i to wszystko niby było okej. Natomiast ja tam miałam też temat sama ze sobą, że ja to robiłam mocno, żeby udowodnić sobie. Mnie to kosztowało bardzo dużo siły, bardzo dużo energii. Ja byłam w pewnym momencie w jakimś ciągle niedoczasie i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak zrobiłam ze sobą porządek, to mi się pozmieniało do tego stopnia, że ja nagle dostałam jeszcze wyższe stanowisko i było kilka razy więcej odpowiedzialności, a ja miałam więcej czasu, płynęłam w tym, nie bałam się tej odpowiedzialności. Ona mi robiła większą frajdę niż wcześniejsze tematy. I wiesz, i mimo że tego, że to się jakby, jak chcę powiedzieć, że jak przepracowałam u siebie poczucie własnej wartości tak gruntownie, to ja, mimo że dostałam wtedy awans kolejny, to on był jakby, ja tam się zupełnie realizowałam. On mi nie zabierał życia. On mi dawał pieniądze, dawał mi radość, dawał mi spełnienie i mimo, że było więcej wszystkiego niby pozornie, to ja miałam więcej czasu, jakoś to sobie umiałam wszystko inaczej poukładać i de facto czułam większą ulgę niż wcześniej. Tam już nie było takiego, wiesz, takiego wysiłkowego tego robienia. To po prostu z innego miejsca płynęło. To było coś takiego, że ja, że jakby jak masz to fajnie przepracowane, to ci się robi lekkość działania. Nagle masz jakby dostęp do takiego większego swojego potencjału. Pamiętam, że wtedy zaczęłam robić zupełnie inne rzeczy, bardziej dla mnie kreatywne. Jakieś w ogóle myślałam, że jestem osobą w ogóle nie kreatywną. Natomiast nagle się mówię, Boże, ja to potrafię wymyśleć i ja robię. I tu zmieniłam podejście, i tu zmieniłam podejście. I byłam w tym jakby z jednej strony spokojniejsza, z drugiej strony odważniejsza w tym działaniu. Pamiętam, że bardzo mocno siebie zaskakiwałam. I jak teraz, wiesz, jak pisałyśmy tą książkę i tak dalej, to wiesz, nie, ja tak sobie to zaczęłam wszystko porównywać i spoglądać na to z innej strony. I naprawdę, to poczucie własnej wartości, ono ma absolutnie kolosalne znaczenie. I właśnie, czy jesteś na początku drogi, czy ty tą drogę zmieniasz, czy jesteś już na jakimś wysokim poziomie zarabiania, nazwijmy to,
ono zawsze będzie odgrywać ogromną rolę. I jak ono rzeczywiście jest takie, wiesz, takie zdrowe, takie ugruntowane i wypływa absolutnie z czucia, nie tylko z głowy, to wtedy się w życiu dzieje. Po prostu. Wiesz, ja po prostu wiem to na swoim przykładzie i mam jeszcze takich przykładów w swoim otoczeniu kilka. Mhm. I ja jestem pewna po prostu tego, że to jest absolutnie ze sobą powiązane i to zrobienie porządku w sobie ma absolutnie duży sens. Ja myślę, że jest tego warte. Ja myślę, że taki proces, wiesz co, powinny przejść wszystkie osoby, które też są odpowiedzialne za innych pracowników. Mam na myśli... A to teraz dotknęłaś mojej cichej, tajnej misji, wiesz? Bo dlatego, wiesz, że wiesz co, ja się cieszę, że to dotknęłaś. Znaczy wiesz, patrzę tak w przeszłość, nie? Że właśnie osoby, które mają niepoukładane u siebie, są najgorszymi możliwymi przełożonymi absolutnie na świecie. Absolutnie. I wiesz, i myślę, że jeżeli takie programy, jakie ty oferujesz, były obowiązkiem w każdej firmie i w każdej korporacji, to przestalibyśmy mieć ten mit korporacji, w której po prostu jest się w stanie zaorać człowieka, byle tylko osiągnąć swój cel, a często ten cel tak naprawdę nie jest nasz, tylko jest celem naszych przełożonych tak, wyżej. To już jest... Ojejku, wiesz co, aż się wyrywam, bo już muszę to powiedzieć, bo po prostu to aż mi kipi w ogóle, wiesz, bo Jezu, jak sobie myślę, moją ukrytą misją jest właśnie, wiesz co, dlaczego ja pomagam i pracuję z liderami, dyrektorami, przedsiębiorcami. To jest jakby moja grupa docelowa. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że ja tak de facto wiem, że mam w tym momencie największy wpływ, ponieważ ci ludzie zarządzają innymi osobami. Innymi ludźmi. I tak naprawdę ja miałam to przykład, swój przykład, tak? Czyli ja, Anna Kacprzyk, ja widziałam, co się stało, jak ja się zmieniłam, jak zmieniło się mój zespół, jak tam się nagle zrobiło zupełnie inaczej, jak się zaczęło inaczej pracować, jak się działo, jeżeli prezes firmy też się zmieniał. Dlatego ja jestem po prostu na 1000% przekonana, że jeżeli ja pracuję z takimi przedsiębiorcami, dyrektorami, to ja pomagam im zmienić siebie i de facto ludzie, z którymi oni pracują, mają lepiej. Oni wchodzą na wyższy level zarządzania po prostu. To jest z innego poziomu zarządzania. I wiesz co, tak naprawdę w momencie, kiedy taka jedna osoba jest poukładana, to zmienia się całe jej środowisko i wiesz co, ostatnio tak też dość mocno siedzę w tematach kadrowych i budowania zespołu i w większej ilości artykułów, literatury i tak dalej pojawia się takie przesłanie, że jeżeli pracownik odchodzi, to najczęściej nie odchodzi z pracy albo ze stanowiska, tylko odchodzi od przełożonego. Bo ma dość. Ma dość atmosfery w pracy, bo wiesz, to jak zarządza szef swoim zespołem, ma też ogromny wpływ na to, jak cały zespół pracuje. Ogromne znaczenie. I tak sobie myślę, że gdyby udało ci się w jakiś magiczny sposób uzdrowić, wiesz, to by trzeba było zacząć od samej góry, żeby później oni widzieli te plusy i wdrożyli w program swoich podwładnych, którzy też mają funkcję kierownicze i wtedy żylibyśmy w cudownym, przyjaznym dla wszystkich świecie i środowisku i może w końcu tak naprawdę praca w korporacji też byłaby całkiem ciekawym doświadczeniem. Wiesz co, absolutnie, dlatego że wiesz, ja pracowałam w takiej korporacji i de facto dopracowaliśmy się jako zespół zarządzający w bardzo jakby takich standardów pracy, że naprawdę atmosfera w pracy była cudowna. Mhm. Ludziom się chciało pracować. Nie. Tam nie było rotacji pracowników, wiesz, tam się nie zwalniało ludzi, bo ci, co już byli, to byli tak jakby ci, co mieli przyjść, to byli. I to byli te osoby, które rzeczywiście pasowały do zespołu. I ja uważam, że to jest możliwe po prostu. I to absolutnie wszystko zależy od kadry zarządzającej.
No i wtedy też kasa w firmie się zgadza, nie? Bo tak. W momencie, tak sprytnie wracam do tematu pieniędzy, bo tak. Wiesz, w momencie, kiedy pracownicy widzą, że warto, to też więcej dają z siebie i praca jest bardziej konstruktywna i się po prostu więcej zarabia i przedsiębiorstwo wtedy osiąga po prostu lepsze rezultaty. A poza tym, tak jak powiedziałaś na przykład, że u was nie było tej rotacji, to jest jeden z takich kluczowych czynników, który jak gdyby powoduje na chwilę stop, nie? Bo mieliśmy pracownika, tak. Który już na swoim stanowisku doskonale sobie radził i nagle on odchodzi i robimy jak gdyby stop, dwa kroki w tył, bo trzeba wdrożyć i przygotować do pracy następnego człowieka, następnego pracownika, nie? Ojejku. Ale wiesz co, jak cudowne. Mówisz o pieniądzach, to ja ci dołożę tą cegiełkę pieniężną, no bo to nie jest jakaś jakby tajemnica, jeszcze jak kto będzie chciał, to trafi na te dane. Mhm. Natomiast ja pracując w tamtej firmie, myśmy w ciągu bodajże chyba 7 lat z firmy, która miała obroty 30 parę milionów rocznie, skoczyli na pułap 220 milionów. Wow. 7 lat. W Polsce, gdzie niby jest ciężki rynek. Mhm. Firma stała się liderem w tym, co robiła. Do tego zostały, wiesz, pobudowany nowy zakład, nowe magazyny, bardzo duże przedsięwzięcie. Mhm. I to wszystko możliwe było do zrobienia, dlatego że był taki zespół ludzi. Mhm. Wiesz, i to jest istotne, bo ja bardzo często się spotykam z takim, wiesz, z takim przeświadczeniem, że pracownik w firmie musi być po to, żeby zarabiał pieniądze, kropka. Nie? Jeżeli staje się mniej efektywny, no to może trzeba by było pomyśleć, żeby zatrudnić kogoś innego, kto będzie bardziej efektywny niż on, nie? A najlepiej jeszcze, żeby pracował za niższe pieniądze. I myślę też, że taka osoba, która jest świadoma i która ma poukładane w głowie i ma inne podejście do pieniądza, to będzie też w stanie swojemu pracownikowi zapłacić przyzwoite pieniądze po to, żeby on też miał motywację. A taki pracownik z motywacją naprawdę na tego szefa i wszystko inne zarobi swoją pracą. Tak, zgadzam się z tym. I to jest bardzo, zupełnie jak gdyby temat, którego nie planowałyśmy, ale tak. Ale wypłynął naturalnie, bo to jest istotne. Istotne jest to, że poukładany szef i szef, który kolokwialnie mówiąc nie ma problemu ze sobą, tak. Będzie też w stanie zupełnie inaczej funkcjonować w zespole. No, powiem ci, wiesz, to jest takie stare porzekadło, nie? Ryba psuje się od głowy. No, to fakt. I coś w tym jest. To tak fakt. Jak, wiesz, osoby, które zarządzają firmą, mają poukładane, tak się będzie działo w firmie. Ja. Teraz mam milion myśli w głowie. Wiesz co, ale bo jak gdyby widzę, jak bardzo może to też, wiesz, pomóc w układaniu procesów u moich klientów i układaniu ich strategii. Ponieważ też dość często widzę, szczególnie firmy, które zatrudniają po kilkanaście osób, to ten problem z pracownikami zawsze występuje. Z różnych powodów, ale najczęściej to jest właśnie taki, że szefowie mają problem, że wiesz, że oni chcą więcej zarabiać. No hello, no naturalnie, człowiek przychodzi do pracy tak. Po to, żeby więcej zarabiać, a szef też ma ten problem, że chciałby więcej zarabiać, nie? No i jak to zrobić, jak tu pogodzić? A tak naprawdę wystarczy uleczyć atmosferę w firmie i no oczywiście teraz trochę spłycam, ale jest to jeden z wątków, który może działać. Wiesz co, Aniu, jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Tak z twojego doświadczenia, kiedy osoby, które przychodzą do ciebie, podejmują tą decyzję, że są gotowe? Czy są jakieś takie elementy, jakieś takie wydarzenia w ich życiu, które otwierają oczy? Zauważyłaś jakiś taki proces? Wiesz co, ja najczęściej najczęściej pracuję z osobami, które właśnie oni mają pieniądze, tylko tam są inne historie pod to, wiesz, podczepiłem, tak jak mówiłam, tam jest to zrobione wysiłkowo, tam jest spalanie siebie, tam finalnie lądujemy w jakichś nałogach, ludzie, wiesz, emocjonalnie siadają, jest ogromna presja, jest brak spokoju i wiesz, i jak to wszystko mamy, wiesz, wzięte do kupy, za przeproszeniem, to wtedy te osoby, widząc gdzieś tam, trafiają do mnie, bo ja reklamuję się chociażby na Facebooku. Także
ja z takimi osobami, wiesz, te osoby trafiając do mnie, tak de facto, z tej reklamy, oni trafiają do kalendarza. Oni zapisują się zawsze na rozmowę. Mhm. Dlatego, że ja nie biorę wszystkich do takiego programu. To się odbywa w ten sposób, że najpierw odbywam z taką osobą taką 45-godzinną rozmowę. I podczas tej rozmowy zadaję bardzo różne, często głębokie pytania. I to mi pokazuje, po pierwsze, jak osoba jest świadoma tego, co się wydarza, jakby, jaką ma relację z pieniądzem i dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Po drugie, pokazuje mi, czy ona chce coś z tym zmienić. I de facto ja nawet nie mówię do końca oferty, dopóki nie stwierdzę, że ta osoba, wiesz, że ona, że płyniemy tej samej fali jakby, że my się porozumiemy. Bo między nami też musi być porozumienie jakby. Jasne. Jeżeli tutaj to wszystko gra i osoba jest zdeterminowana, że ona rzeczywiście chce to zrobić, to ja dopiero tak naprawdę przedstawiam swoją ofertę i jakby to, co wyszło z rozmowy, umiejscawiam w procesie. I dopiero potem my zaczynamy, wiesz, kolejne kroki, czyli pierwszy zasadniczy krok to jest rozmowa, podczas której moim celem jest sprawdzenie świadomości osoby odnośnie pieniądza, sprawdzenie jej sytuacji, sprawdzenie, z czym ona sobie nie radzi, a jak chciałaby, żeby jej życie wyglądało. Dotykamy tam różnych tematów tak już szczegółowo i potem decydujemy, co z tym dalej zrobić, tak? Bo wiesz, taki proces jest procesem, wiesz, tam się naprawdę rozmawiamy o bardzo i pracujemy na najgłębszym poziomie, że tak powiem. I tam musi być między nami dobra komunikacja, musi być to flow. Wtedy ja najwięcej pomogę takiej osobie po prostu. Dlatego i po takiej właśnie rozmowie robimy dalsze kroki. Jeżeli tak, no to po prostu, wiesz, przechodzimy do konkretów sobie i uszczegółowiamy, co tam dalej się będzie działo. Ale często bywa też tak, że po prostu stwierdzam, że nie. Że to jeszcze nie ten moment dla tej osoby z różnych względów. I po prostu ta osoba z takiej rozmowy de facto wychodzi z informacjami, co się u niej dzieje. Bo to ona i tak, to wiesz, to wypłynie z rozmowy. Ja jej to nazwę. Co ty masz do zrobienia? Gdzie tkwi problem? Spójrz na to, na to, na to. Musisz sobie zrobić to, to i to i popłynie, nie? Nie ma bata. To musi popłynąć wtedy. Wow. Och, powiem ci, że wywróciłeś mój mózg do góry nogami dzisiaj. Ale ja ostatnimi czasy bardzo lubię te procesy, bo one mocno otwierają głowę i pomagają też wytłumaczyć pewne rzeczy, które się dzieją. Powiedz proszę, Aniu, bo za chwilkę będziemy miały godzinę naszej rozmowy. Gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? Nasi słuchacze mogą mnie znaleźć. Po pierwsze, to jest na Facebooku Głębia Umysłu Anna Kacprzyk. To jest mój fanpage, na który zapraszam. A po drugie, jestem na Instagramie, ale tam jestem mniej aktywna. No i jest strona internetowa annakacprzyk.pl, na którą zapraszam. Tam jest i o tych programie, jest tam możliwość jakby umówienia się na taką rozmowę. Jest też o narzędziach trochę, którymi ja pracuję. Jest też o mnie, trochę mojej historii, dlaczego ja to robię, dlaczego nie robię i jakichś innych rzeczy. Także gro informacji jest na annakacprzyk.pl. To ja wszystkich odsyłam na twoje miejsca w sieci i polecam, bardzo mocno polecam, bo czasami takie pogrzebanie w środku przynosi nam... Robi mnóstwo. Przestrzeń na pieniądze. Tak, wiesz co, na pieniądze, ale chyba też i na inne rzeczy, nie? Bo tak jak mówiłyśmy, że kasa... Tak jak powiedziałam ci, wiesz co, to tak wychodzi, że de facto pieniądze finalnie stają się efektem ubocznym. My sobie wiele rzeczy układamy w sobie i to się zmieniają nam i relacje z otoczeniem, z bliskimi, sami ze sobą inaczej się czujemy, zmienia nam się podejście do świata i wiesz, ja to tak mówię naprawdę, efekt uboczny to są pieniądze, bo tam się jeszcze wiele rzeczy innych po prostu zadziewa i myślę, że spokój, jaki osoby zyskują sobie po takim programie, po takim procesie, to jest coś właśnie bezcennego, bo wiesz, my jesteśmy po prostu mocno zestresowani, pospinani, obarczeni różnymi rzeczami, często sobie sami to tworzymy, a ja po prostu uczę też osoby,
co zrobić, żeby nawet też na bieżąco umieć utrzymać ten spokój wewnętrzny i jak sobie pracować ze sobą, jak coś się pojawi, żeby sobie po prostu poradzić, nie? I tym optymistycznym akcentem zapraszam jeszcze raz do Ani. Ja ci, Aniu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu, bo tak jak mówiłam na początku, on świetnie uzupełnia jak gdyby te takie kwestie techniczne zarządzania pieniędzmi, bo mam takie wrażenie, że czasami nawet jeżeli umiemy w Excele i umiemy w tabelki, to gdzieś z tyłu głowy, ale bardziej we wnętrzu nas siedzi jakaś blokada, która po prostu nie pozwala, nie? Pójść. Pieniądz jest obrazem tego, co mamy w sobie i jak tam się w środku dzieje, tak naprawdę. O, Matylda. Że to, co mamy w środku, tak mamy potem w portfelu. No i niechaj to będzie podsumowaniem naszej rozmowy. Także słuchaczu, jeżeli czujesz, że Ania może ci pomóc, to serdecznie odsyłam. Moja prośba o zasubskrybowanie tego kanału, w którym odsłuchujesz tego podcastu. Jeżeli masz jakieś przemyślenia co do naszej rozmowy, to możesz podzielić się komentarzem tam, gdzie właśnie słuchasz tego podcastu, a już za tydzień następny odcinek, nie mniej interesujący i poruszający również bardzo ciekawy temat. Najprawdopodobniej będziemy rozmawiali o tym, jak introwertyk może sobie poradzić w biznesie, także zapraszam serdecznie. Także Aneczko, bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo temat wymaga pogłębienia i opowiedzenia o nim w szerszym zakresie. Także dziękuję ci pięknie. Ja również ślicznie dziękuję. Moja przyjemność. Także ta godzina to po prostu... Zleciała chwilkę. Nie odnotowałam tego. Dziękuję ślicznie i zapraszam. Dziękujemy. Do Zdrawiam usłyszenia. Was serdecznie. W następnym odcinku. Cześć.